Piękna pogoda. Kiedy mieszkałem w Polsce, to zazdrościłem osobom, które mieszkają za granicą. Wielki świat przecież daje możliwości poznania innej kultury. No dobrze, teraz włączyłem mikrofon, więc powinno mnie teraz być słychać. I jak? Dobrze? Poznanie ludzi z całego świata. No i oczywiście zarabianie więcej pieniędzy niż w Polsce. Oczywiście bardzo ważne jest to, że uczysz się też języka, który potem możesz wykorzystać po powrocie do Polski. Zwiększa to twoje możliwości na rynku pracy. Tak właśnie myślałem, mieszkając w Polsce. Nie wziąłem jednak pod uwagę różnicy kulturowej. Jak się czują Polacy mieszkający w obcym kraju, w obcej kulturze? Jak wiesz, Skandynawia podbija ludzkie serca swoją naturą, czystością, otwartością oraz możliwościami, czy zarabianie pieniędzy, czy rozwoju osobistego. W tym wideo skupię się na odczuciach Polaków mieszkających w Norwegii na stałe. Już za chwilę dowiesz się, jak Polacy odbierają Norwegów. Już za kilka sekund przedstawię ci, co nam Polakom przeszkadza w Norwegii. Ale w międzyczasie pamiętaj, że możesz subskrybować mój kanał, a jeśli nie chcesz, to możesz zawsze zostawić łapkę w dół albo w górę, co pomoże mi rozwinąć mój kanał. Dziękuję ci bardzo. Na Facebooku jest grupa, która nazywa się Polacy w Norwegii. Jest tam zapisanych ponad 100 tysięcy osób i właśnie to ich postanowiłem zapytać, co ci przeszkadza w zachowaniu Norwegów. No dobrze, a teraz odpowiedzi na moje pytanie. Słuchajcie, zdenerwowałem jakiegoś pieska, który sobie za mną szczeka, więc być może będziecie go gdzieś tam słyszeć w oddali. Ale tak to jest, jak się nagrywa w plenerze, nigdy nie wiadomo, co może cię spotkać. A teraz przejdźmy do tych odpowiedzi, które udzielili mi mili ludzie. Dziękuję wam za to, że poświęciliście chwilę, zastanowiliście się, dziwi, co wam troszeczkę przeszkadza, a co wam sprawia przykrość właśnie w tych kontaktach z Norwegami. Także przejdźmy teraz do tego. Nie lubię, ale zazdroszczę takiego powolnego życia bez pośpiechu i na lajcie. I muszę przyznać, że faktycznie tak jest, że Norwegowie raczej się nie spieszą, jak nie muszą. I może to być pozytywne, może być to też negatywne, zależy jak do tego podejdziemy. Na pewno w pracy nam to przeszkadza, bo my Polacy jesteśmy nauczeni tego, że w pracy bardzo intensywnie poświęcamy czas na pracę. 8 godzin pracy. Musimy udowodnić wszystkim dookoła, że jesteśmy najlepsi, albo że jesteśmy warci tych pieniędzy, obojętnie jakie by były. Norwegowie takiego zachowania nie mają. Po prostu przychodzą do pracy, robią swoje. Nie robią raczej więcej niż się od nich oczekuje. No bo po co? Nie potrafią przegrywać, przyznać się do błędu. Zrzucają winę na wszystkich wokół, aby nie na siebie. Ja się z tym nie spotkałem, ale też słyszałem, że Polacy w moim bliskim otoczeniu, na przykład ich szefowie, często popełniali błędy i faktycznie jakby bez konsekwencji. Nawet spotkali się z tym, że ktoś po prostu się nie potrafił przyznać do tego, że zrobił błąd. Wszyscy dookoła byli winni, ale nie ta osoba. To, co ja też zauważyłem, włączają długie światła zajazd przed nosem mijającego samochodu bezapelacyjnie. Faktycznie jest to coś, co mnie bardzo irytuje. Dlatego też nie lubię jeździć w nocy, ponieważ nadjeżdżający samochód wyłącza długie światła i w momencie, kiedy się mijacie, to jest dosłownie kilka sekund, po prostu walnie ci tymi długimi światłami w oczy i przez chwilę po prostu nic nie widzisz. Nie mogli poczekać, aż jakby przejadą tego pasażera, tak żeby nie świecić po oczach. Robią to notorycznie i jest to bardzo frustrujące. Nie wiem, czy uczą ich tego na szkoleniu, ale tak właśnie robią. Może to czemuś służy, ja nie wiem czemu. Na pewno temu, żeby oślepić drugą osobę. Za rasizm i fałszywość. W twarz ci się uśmiechają, a tylko się odwrócisz i bardzo źle o tobie mówią. I muszę przyznać, że to jest prawda. Może sam tego nie doświadczyłem, albo nie jestem świadomy tego, że ktoś mnie obgadywał, bo na pewno tak było, bo jestem osobą, która przeważnie się nie zgadza z innymi ludźmi, więc może ktoś tam coś mnie obgadywał. Ale to też jest różnica rozmawiać o kimś, a kogoś obgadywać, jak dla mnie. Więc ciężko mi to powiedzieć, ale jeśli chodzi o rasizm, wbrew pozorom, faktycznie Norwegowie są rasistami.
ciężko to może uwierzyć, ale bardzo dużo Norwegów nie lubi innych nacji. I wiem to też od swoich znajomych. Ja jestem z Polski, wy jesteście z Polski, więc my mamy troszeczkę łatwiej. Dlatego, że do momentu, kiedy się nie odezwiemy, to ciężko po nas poznać, że jesteśmy z innego kraju niż Norwegia, bo mamy bardzo podobne rysy twarzy. Faktycznie można nas rozpoznać po ubiorze, bo ja sam mogę rozpoznać Polaków, którzy idą po ulicy i od razu widać, że to są Polacy. Zwłaszcza jeśli chodzi o mężczyzn, mamy bardzo specyficzny styl ubierania się. I tutaj ten komentarz bardzo mi się spodobał, a raczej komentarz do komentarza, zobaczcie. Dwuulicowość, plotkarstwo, wykorzystywanie. A jak chcesz, aby coś szybko się rozniosło, to wystarczy komuś powiedzieć w sekrecie i zaznaczyć, żeby nikomu nic nie mówił. No i komentarz jest po prostu cudowny do komentarza. Ale autor zapytał o Norwegów, a nie o Polaków. No i trochę też tak jest, że w pewnych rzeczach jesteśmy podobni, więc tutaj nie ma żadnej sensacji. Dwuulicowość, plotkarstwo, wykorzystywanie, no jakby wszędzie się to zdarza. Ale tych odpowiedzi było bardzo dużo, więc faktycznie musieliśmy my, Polacy, doznać tego tutaj w Norwegii, że wspominamy o takich rzeczach. Zamulenia, podwójnych standardów, języka, tragicznych umiejętności prowadzenia samochodu, na plus na pewno to, że unikają kontaktu wzrokowego i jakiegokolwiek dotyku i mają gdzieś, czy wyskoczysz w dresie na miasto. No i tutaj się odniosę do prowadzenia samochodu. Nie wiem, czy wiecie, że Norwegia jest uznawana za jeden z najbezpieczniejszych krajów, jeśli chodzi o prowadzenie samochodu, bo jest tutaj bardzo mało wypadków. Już nie pamiętam, ile nagrałem kiedyś też taki odcinek, chyba na początku roku, więc możecie sobie tam do niego wejść i zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda statystycznie. Ale faktycznie Norwegowie jeżdżą tragicznie. Bardzo irytuje mnie to, gdy wjeżdżają na rondo. Wyjazd z ronda jest tylko w prawo, a u nich też jest w lewo, zwłaszcza kiedy wjeżdżają na rondo, wrzucają kierunkowskaz w lewo i jest to bardzo denerwujące. Albo też podjeżdżasz do ronda i ktoś skręca w prawo, ale w ogóle nie wrzuci tego kierunkowskazu, gdzie czekasz, bo jest tłok i nawet jedna taka osoba, która nie wrzuci takiego kierunkowskazu, a jest ich bardzo dużo, po prostu powoduje to, że powstają korki. Od maleńkości są uczenia donosicielstwa. Wiem coś o tym, bo chodziłam do norweskiej podstawówki i pracowałam w tamtejszych przedszkolach. Nawet mają powiedzenie. To się nie nazywa skarżenie, to się nazywa powiadomienie. Dwuulicowi, samolubni, wyżywają się. Większych rasistów od Norwegów nie spotkałam. Uważają, że wszystko co norweskie jest najlepsze, a ich zwyczaje i sposób życia to te jedynie właściwe. Wszyscy powinni tak żyć jak oni. Daj mi znać w komentarzu, co o tym myślisz. I z tym się muszę zgodzić, chociaż nie mam takiego dużego doświadczenia jak osoba, która tutaj komentowała, dlatego że nie uczęszczałem do norweskiej szkoły i też nie pracowałem w norweskich szkołach, ale o tych norweskich szkołach słyszy się dosyć sporo. No i tutaj też komentarz, no musiałem wybrać znowu taki podobny, dlatego że bardzo dużo było takich komentarzy, więc aż się zastanawiam, ileż te osoby musiały przeżyć takich niemiłych sytuacji z Norwegami. Sami zobaczcie. Za to, że czują się lepsi od innych narodowości, bo mają pieniądze, plus dwuulicowość. Mnie irytuje to, że permanentnie nie wrzucają kierunkowskazów, a ja stoję na skrzyżowaniu i tkwię, chociaż mogłabym przejechać już 10 razy. No i to jest to, o czym wam mówiłem, więc nie będę mówił tego jeszcze raz. To akurat wielokrotnie sam doświadczyłem i wielu z nas, bo słyszę o tym non-stop. A mianowicie ich tempo spojrzenia i zdziwienia, że się da. No właśnie. No i tutaj też ciekawy komentarz. Donosicielstwo i zaglądanie do okien. Norwegowie praktycznie nie mają zasłon i możecie sobie spokojnie zobaczyć, co oni mają w środku, jak mają umeblowane i nawet jak aktualnie są ubrani w ubraniu, czy może bez ubrania. Nawet fajnie, bo zasłony to jest tylko siedziba kurzu, ale niektórym to przeszkadza. Za brak higieny osobistej, nacjonalizm, ślepy patriotyzm, ogromne problemy z wypowiedzeniem słowa przepraszam, to moja wina. I napierdalanie długimi, gdzie się da, nawet jak nie jest do końca ciemno. No i w sumie też już poruszałem tutaj właśnie takie kwestie. Za brak higieny osobistej.
Faktycznie, ale to jest tak jak w każdym kraju, że są ludzie, którzy bardzo dbają o higienę osobistą, mniej i w ogóle. Więc ciężko powiedzieć. Ja na pewno po tylu latach jestem zdziwiony tym, że Norwegowie mają często zepsute zęby. Ale czy mi to jakoś tam przeszkadza, dopóki nie muszę tego wąchać, to nie przeszkadza. Pomimo tego, że Norwegia jest bardzo bogata, to nie dopłaca do zdrowia zębów, a koszty są kolosalne, więc tak naprawdę jeśli byśmy chcieli regularnie leczyć zęby tutaj w Norwegii, to musielibyśmy pracować tylko na zęby. Są chciwi i niewychowani. Udało mi się zakolegować z kilkoma Norwegami. I wiadomo, nie każdy musi pasować do stereotypu. Muszę przyznać, że faktycznie są chciwi. To też można podzielić. Są bardzo leniwi, normalni i bardzo chciwi. Sam znam ludzi, którzy potrafią bardzo dużo pracować i robią to dla pieniędzy, ale to też chyba wynika z tego, że chcą dobrze żyć w swoim kraju. A ten kraj jest bardzo drogi i oni sobie zdają z tego sprawę. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, że oni są chciwi. Po prostu oni chcieliby żyć tak jak swoi znajomi. Więc jeśli chcesz mieć więcej pieniędzy, chcesz mieć lepszy prestiż, no to musisz pracować, musisz być chciwy, musisz po prostu tego chcieć i dążyć do tego, żeby cię było stać. No ja tak uważam. Zobacz film House of Norway na Netflixie. On wiele wyjaśnia, więc faktycznie muszę obejrzeć ten film. Dla mnie są dziwni. Nawet dla siebie nie są serdeczni. Powiedziałabym i określiła ich, każdy sobie rzepkę skrobie. Dlatego w Norwegii jest tyle samobójstw. Po prostu inna mentalność i niewychowanie. Są samotni, żyją obok siebie. Dla mnie biedni ludzie. I muszę się z tym zgodzić. Norwegowie są samotnymi osobami. No i kolejny komentarz. Mają poważne problemy z kierunkowskazami. Za to, że są zindoktrynowani i nie myślą samodzielnie. Za to, że górują na liście narodów, które wykorzystują małe dzieci tylko dlatego, że mają kasę i mogą sobie kupić takie dzieci z różnych krajów. Szerząca się pedofilia. Często nie szanują kobiet, kupują je. Za inwigilację dzieci w szkołach. Lista jest długa. Tutaj zakończę. Plusy też są, ale pytanie jest o minusach. I faktycznie, jeśli przyjedziecie do Norwegii, to możecie spotkać bardzo dużo tajek. I są to osoby, które, no my mówimy, że Norwegowie je kupili po prostu. No ale to też wynika z kultury tajskiej, że kobieta, dziewczyna, która wychodzi za mąż, jakby pan młody wykupuje ją od rodziców. Więc trochę tak jest, że Norwegowie nie starają się o drugą osobę i no i kupują tą tajkę, przywożą ją tutaj do Norwegii i naprawdę często widać, że te osoby, te tajki nie są szczęśliwe wcale. Starego capa, który idzie z piękną, młodą dziewczyną, która niesie jeszcze jego zakupy. Do pedofilii się nie odniosę. Wiem, że w Norwegii był z tym bardzo duży problem, ale nie wiem, jak teraz to wygląda. Trzymają się reguł lub zasad bez względu, czy są mądre i życiowe. Jak gdzieś jest napisane, że tak ma być, to będą się tego trzymać do bólu. No i to jest prawda. Prawo jazdy chyba znajdują w chipsach. Bardzo łatwo doprowadzić ich do napadu złości i tak samo łatwo udobruchać. Jak dziecko. Kurwa, czy te samochody muszą tutaj jeździć? Mieszkam na wsi, ja pierdolę. To co teraz usłyszeliście, no to są niektóre jakby takie czynniki, które są zauważane przez nas Polaków. Dużo rzeczy się powtarza. No i możemy też to odnieść do oczywiście do Polski. Wniosek jest taki z tego, że przyjeżdżamy tutaj za lepszym życiem i zderzamy się z brakiem tolerancji, właśnie z tą tak zwaną chłodną naturą Norwegów. I wcale nam nie jest łatwo tutaj żyć, mieszkać i przede wszystkim zakolegować się z Norwegami. Kiedyś w gazecie był artykuł, że Polacy bardzo się trzymają w grupach i nie kolegują się z Norwegami, nie uczą się języka, to oczywiście to była norweska gazeta, nie uczą się języka, nie uczą się kultury. I moje pierwsze wrażenia po przeczytaniu tej gazety były takie, że my nie możemy wcale się z nimi zintegrować tak łatwo, bo oni między sobą nawet mają problem, żeby się zakolegować. Słuchajcie, być Polakiem za granicą nigdy nie jest łatwo i nigdy chyba nie było. Sami doskonale wiecie, bo dużo was mieszka za granicą, że my Polacy mamy bardzo dobre opinie, aczkolwiek
Często nas opinia ta przerasta. I ja jako Polak muszę się z tym zgodzić, że przychodząc do jakiegoś miejsca pracy, oczekują z góry, że ja będę pracował za dwóch, czy trzech, no bo w końcu Polacy tak pracują. Ale po tylu latach Norwegii ja nie mam zamiaru pracować za dwóch, czy trzech. Nawet nie mam zamiaru pracować jak 100%, bo jeśli mam takie samo wynagrodzenie jak Norweg, albo nawet niższe, to z jakiej racji mam pracować za dwóch, czy trzech? No to jest to, co nam się zmienia po kilku latach, będąc tutaj w Norwegii. Słuchaj, dziękuję Ci za to, że obejrzałeś ten odcinek do końca. Mam nadzieję, że trochę sobie uzmysłowiłeś, że ta Norwegia nie jest tak idealna, jak tutaj ją przedstawiam w swoich filmach. Wszędzie są plusy i wszędzie są minusy. Tak wygląda życie. Jeśli masz jakiś ciekawy komentarz albo chciałbyś się do czegoś odnieść, daj znać w komentarzu. Możesz też się ze mną skontaktować przez maila, jest podany na moim profilu, jeśli coś Cię interesuje, bądź jeśli masz jakiś pomysł na film, który mógłbym zrealizować. Dziękuję i miłego dnia.